zacząłem, to już trzeci odcinek o ciekawostkach związanych z T4. Dziś omówimy sobie silniki montowane w transporterach czwartej generacji. Silniki podzieliłem tradycyjnie na benzynowe i diesla. Do tego podzieliłem je po pojemności i jeszcze po osiągach. Dlatego niektóre pojemności będą podzielone na jeden kod silnika, a w innych może wystąpić kilka oznaczeń. Do napędu czwartej generacji transportera stosowane są silniki rzędowe, benzynowe i wysokoprężne, 4 i 5-cylindrowe, a także widlastorzędowy 6-cylindrowy silnik benzynowy VR6 i V6. Zacznijmy od tego, gdzie znajdziemy numer silnika. W 4-cylindrowych silnikach benzynowych numer znajduje się na kadłubie silnika nad filtrem oleju. W silnikach benzynowych 5-cylindrowych numer znajduje się na kadłubie silnika między drugim a trzecim cylindrem. W silnikach VR6 i V6 na lewej stronie kadłuba silnika za pokrywą głowicy cylindrów. W silnikach wysokoprężnych 4-cylindrowych numer silnika znajduje się między pompą wtryskową a pompą próżniową, a z kolei numer silnika w silnikach wysokoprężnych 5-cylindrowych numer znajduje się na kadłubie silnika obok pompy wtryskowej. Przejdźmy teraz już do samych silników. Zacznijmy od jednostek benzynowych. Pojemność 2.0. Oznaczenie silnika AAC. Okres produkcji od września 1990 do stycznia 2003 roku. Moc 62 kW przy 4300 obrotów na minutę i 84 konie mechaniczne przy 4300 obrotach na minutę. Moment obrotowy 159 Nm przy 220 obrotach na minutę. Jednostka sterująca DigiTwan. Silnik 4-cylindrowy. Pojemność 2,5. Oznaczenie silnika AAF. Okres produkcji od grudnia 1990 do lutego 1994 roku. Moc 81 kW przy 4,5 tysiąca obrotów na minutę i 110 koniach mechanicznych przy 4,5 tysiąca obrotach na minutę. Moment obrotowy 190 Nm przy 2200 obrotach na minutę. Jednostka sterująca DigiTwan, silnik 5-cylindrowy. Pojemność silnika 2,5. Oznaczenie ACU. Okres produkcji od marca 1994 do lipca 1996. Moc 81 kW przy 4500 obrotach na minutę i 110 koni przy 4500 obrotach na minutę. Moment obrotowy 195 Nm przy 2200 obrotach na minutę. Jednostka sterująca DigiTwan. Silnik 5-cylindrowy. Pojemność 2,5. Oznaczenie AET, APL, AVT. Okres produkcji od sierpnia 1996 do stycznia 2003. Moc 85 kW przy 4500 obrotach na minutę i 115 koni przy 4500 obrotach na minutę. Moment obrotowy 200 Nm przy 2200 obrotach na minutę. Jednostka sterująca CMOS, silnik 5-cylindrowy. Pojemność silnika 2,8, VR6. Oznaczenie AES. Okres produkcji od stycznia 1996 do kwietnia 2000 roku. Moc 103 kW przy 4750 obrotach na minutę i 140 koniach przy 4750 obrotach na minutę. Moment obrotowy 240 Nm przy 3200 obrotach na minutę. Jednostka sterująca Motronic, silnik 6-cylindrowy. Pojemność 2,8 V6. Oznaczenie AMV. Okres produkcji od kwietnia 2000 roku do stycznia 2003. Moc 150 kW przy 6200 obrotach na minutę i 204 konie mechaniczne przy 6200 obrotach na minutę. Moment obrotowy 245 Nm przy 2500 obrotów na minutę. Jednostka sterująca Motronic, silnik 6-cylindrowy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o silniki benzynowe.
Chcąc jednak sprawdzić popularność tych jednostek, zrobiłem ankietę na grupie VWT4 Polska. I nie ma co ukrywać, jednak większość użytkowników T4 ma silniki diesla. W ankiecie wzięło udział 38 osób i najlepszym silnikiem okazał się 2,5 AET APL AVT ze 115 koniami mechanicznymi i 200 Nm. A najgorszy wynik otrzymało 2,5 ACU 150 koni mechanicznych i 195 Nm. Jakby te wyniki moim zdaniem są związane tylko z liczbą osób, które oddały głos. Większość osób, z tego co zauważyłem, oddawało głos na silniki, które po prostu sami posiadają. Co nie dziwi, no bo jak można oddać głos na inny silnik, jeżeli go się nie znało. Nadszedł czas na omówienie silników diesla. Pojemność 1.9, oznaczenie 1X, okres produkcji od września 1990 roku do lipca 1996. Moc 45 kW i 60 koni mechanicznych przy 3700 obrotach na minutę. Moment obrotowy 127 Nm przy 1700 obrotach na minutę. Jednostka bez doładowania, silnik czterocylindrowy. Pojemność 1.9, oznaczenie ABL, okres produkcji od października 1992 do stycznia 2003 roku. Moc 50 kW i 68 koni mechanicznych przy 3700 obrotach na minutę i momencie obrotowym 140 Nm przy 2000 obrotach na minutę. Jednostka z doładowaniem, silnik czterocylindrowy. Pojemność 2.4, oznaczenie AJA, okres produkcji od kwietnia 1997 do stycznia 2003 roku. Moc 55 kW i 75 koni mechanicznych przy 3700 obrotach na minutę. Moment obrotowy 160 Nm przy 1900 obrotach na minutę. Jednostka bez doładowania, silnik pięciocylindrowy. Pojemność 2.4, oznaczenie AAB. Okres produkcji od października 1990 do marca 1997 roku. Moc 57 kW i 78 koni mechanicznych przy 3700 obrotach na minutę. Moment obrotowy 164 Nm przy 1800 obrotach na minutę. Jednostka bez doładowania, silnik pięciocylindrowy. Pojemność 2,5, oznaczenie AJT. Okres produkcji od kwietnia 1998 do stycznia 2003 roku. Moc 65 kW i 88 koni przy 3600 obrotach na minutę. Moment obrotowy 195 Nm przy 1900 obrotach na minutę. Jednostka TDI, silnik pięciocylindrowy. Pojemność 2,5, oznaczenie ACV, AUF, AXL, AYC. Okres produkcji od sierpnia 1995 do stycznia 2003 roku. Moc 75 kW i 102 konie mechaniczne przy 3500 obrotów na minutę. Moment obrotowy 250 Nm przy 2300 obrotach na minutę. Jednostka TDI, silnik pięciocylindrowy. Pojemność 2,5, oznaczenie AHYAXG. Okres produkcji od kwietnia 1998 do stycznia 2003 roku. Moc 111 kW i 150 koni mechanicznych przy 4000 obrotów na minutę. Moment obrotowy 295 Nm przy 1900 obrotach na minutę. Jednostka TDI, silnik pięciocylindrowy. Podobnie jak przy silnikach benzynowych, na grupie VWT4 Polska zrobiłem ankietę. Tutaj widać liczbę osób z silnikiem diesla. Jest dużo więcej odpowiedzi. Niewątpliwie króluje stukonne 2,5 TDI. W ankiecie oddało swoje głosy 657 członków grupy i 50% osób oddało właśnie głos na 2,5 TDI, 102 konie mechaniczne, 250 Nm. Najgorzej oceniany
był 1.9D, 1X60 koni mechanicznych i 127 Nm, a na 2.4D, czyli jednostkę bez doładowania, nie oddał nikt głosu. Na dziś to już tyle. Mam nadzieję, że wymienianie parametrów silnika Was nie wynudziło. Przypominam, że ta seria zależy tylko od Was, więc podrzućcie w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć następnym razem i do usłyszenia w następny poniedziałek.